Dzień dobry Państwu. W piątek 26 maja jest to dzień bardzo ważny dla całych naszych rodzin, ponieważ dzisiaj, 26 maja, u nas w kraju obchodzony jest Dzień Matki. Dzień Matki to okazja do tego, żeby właśnie wręczyć taki kwiatek, chociaż to i tak będzie nic w porównaniu z tym, ile tak naprawdę mamy wniosły do naszego społeczeństwa, ponieważ to jest pierwsza kobieta w naszym życiu, to osoba, która wstawała w nocy, to jest tak naprawdę dodatkowa praca, bo jeżeli mamy pracują, to pracują normalnie, fizycznie, ale to również jest praca w domu, więc to jest kobieta na pełny etat tak naprawdę i powinniśmy o tym pamiętać, w szczególności jak mamy paręnaście lat, kiedy przechodzimy okres z buntu, to wtedy właśnie ta osoba jest bardzo blisko nas. Oczywiście o tacie też powinniśmy pamiętać, on ma swoje święto, ale dzisiaj właśnie w szczególności Dzień Matki powinniśmy właśnie uczcić, dając taki kwiatek albo zaprosić chociażby na kawę, czy powspominać dawne czasy, jeżeli już wyrośliśmy. To święto swoją genezę ma już u czasów starożytnych, ponieważ wtedy chociażby w starożytnej Grecji, czy w starożytnym Rzymie czczono boginię płodności oraz macierzyństwa, także właśnie ten aspekt rodziny, aspekt macierzyństwa jest u nas w naszej cywilizacji głęboko zakorzeniony, więc nie pozostaje mi nic innego jak ten piękny kwiat wręczyć mojej mamie i zachęcam, żebyście Państwo zrobili to samo. Miłego dnia.